Dziewczęta i chłopcy, jesteście olimpijczykami jutro. Uprawiacie sport. Za kilka lub kilkanaście lat to wy będziecie sięgać po najwyższe laury. Medale, tytuły i rekordy. Pamiętajcie jednak, że do takich sukcesów droga długa i daleka. Niech nie zawrócą was z niej drobne porażki i niepowodzenia. Pamiętajcie, że jeśli nawet nie zostaniecie mistrzami, będziecie ludźmi sprawniejszymi, zdrowszymi, lepszymi. Przede wszystkim witam serdecznie kochanych uczniów, ich nauczycieli, trenerów, opiekunów i do nich chciałem też skierować swoje pierwsze słowa, bo rzadko mam okazję uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach z wami, a chciałem to wam właśnie podziękować za waszą aktywność, otwartość na młodych ludzi, uczenie ich ducha sportowego i w ogóle zachęcanie ich do sportu. Przy okazji rozpoczęcia sportowego nowego roku to właśnie myślę dobra okazja do tego, żeby podziękować wam za to, co robicie na rzecz tych młodych ludzi. No do tej młodzieży, która jest pięknie poprzebierana w stroje sportowe, swoimi sylwetkami udowadnia, że sport rzeczywiście bardzo aktywnie uprawia. Chcę też skierować parę słów. Zachęty do tego, żeby nie zapominali o ścieżce sportowej, żebyście ćwiczyli, rywalizowali, wygrywali, pamiętali o zasadach fair play, ale też na koniec pamiętali o nauce. Sport jest bardzo ważny, ale nauka do tego też musi iść. No i oczywiście na koniec chcę skierować parę słów do wszystkich obecnych, również moich zastępców. I podsumuję to może w ten sposób, że cieszę się, że w Opolu mamy taki fantastyczny klimat dla sportu. Oby on trwał jak najdłużej. To nasza wspólna, drużynowa, jak to w sporcie zasługa. Trzymam kciuki za udany rok i do ćwiczeń, do zawodów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dla nauczycieli niezwykle ważne jest to, w jakich warunkach pracują. Te warunki były różne, była bieżnia żużlowa, był asfalt. To wszystko udało się zmienić. Przede wszystkim dlatego, że bardzo chcieliśmy jako nauczyciele. To zostało jakby wysłuchane. Mamy doskonałą bazę. Skoro mamy bazę i mamy świetnie wyselekcjonowaną grupę nauczycieli wychowania fizycznego, mamy dzieci, które przychodzą do nas dlatego, że w Szkole Polskich Olimpijczyków jest dużo sportu, to powoduje, że to się wszystko ładnie układa i zamyka. Stąd możemy w dobrych warunkach pracować. Mając utalentowane dzieci, możemy osiągać sukcesy. Otwieramy kolejny rok sportowy. Mam nadzieję, że będzie obfitował wiele sukcesów, że w czerwcu spotkamy się, będziemy podsumowywać i wręczać laury tym szkołom, które zajmą najwyższe miejsca. Zachęcam do tego, żeby uczestniczyć we wszystkich rozgrywkach, a wam życzę, żebyście z tej aktywności czerpali nieustającą radość i przyjemność, żeby to wychowanie fizyczne, ta kultura fizyczna wchodziła wam sukcesywnie z roku na rok, z dnia na dzień w krew, żebyście czuli potrzebę aktywności i żeby ta aktywność została z wami na zawsze. Tego wam życzę. Życzę dzisiaj wiele satysfakcji z wyników, radości, dobrej zabawy. Dziękuję pięknie. Sportowy rok szkolny uważam za otwarty.